Witam Was w moim barze. Dziś kolejny odcinek naszej serii porównań alkoholowych. Na tapet wziąłem dziś ziołówki, mówiąc ogólnie. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę pierwsze alkohole aromatyzowane były ziołami, przyprawami. I nie chodziło o to, żeby one lepiej smakowały. Wręcz przeciwnie. Alkohol był bardzo dobrym nośnikiem właściwości leczniczych wszelakich ziół, czyli tak naprawdę to było w tą stronę, że to nie chodziło o to, żeby ten alkohol był jakoś pijalny, tylko chodziło o to, żeby zrobić leczniczą nalewkę. Stąd podobieństwo w naszych ziołówkach do syropów na kaszel, kropli żołądkowych. Ziołówki możemy podzielić na dwie grupy. Na te bardziej gorzkie, złagodzone słodyczą, no i te bardziej słodkie, gdzie gorycz gra drugoplanową rolę. Dlatego możemy je podzielić i w barmaństwie dzielimy je na bitery i właściwie na likiery ziołowe, co z założenia od razu widać, że chodzi o coś słodkiego. Zresztą słowo likier jest mocno nadużywane i tak naprawdę nie ma jakiejś jednoznacznej definicji. Ogólnie niech będzie, zajmiemy się ziołówkami, ale dziś tymi bardziej słodkimi. Kiedy 15 lat temu dawałem znajomym do spróbowania Jägermeistra, to generalnie krzywili się i mówili, kto to pije? A teraz zobaczcie, Jägermeistra prawie każdy pije, jest bardzo popularny i coraz więcej mamy produktów, które chcą troszeczkę tego tortu sobie wykroić. Czy myślicie, że zmieniła się receptura? Nie, receptura jest taka sama od bardzo wielu lat. Ja zawsze zaznaczam, że firmy alkoholowe więcej wydają na marketing, niż na to, żeby podnieść jakość swojego produktu. Przy ziołówkach, a propos jakości produktu, też jest pewien problem, ponieważ słodki smak, jak również zawartość tych wszystkich aromatyzatorów powoduje, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiej jakości jest prawdziwy ten alkohol, czy też ten spirytus, który został użyty do przygotowania takiej ziołóweczki. Nie przetestowałem tego w ten sposób, musiałbym chyba wypić każdej ziołóweczki odpowiednią ilość i rano sprawdzić, jak zachowuje się mój organizm. No ale dobrze, nie wstrzymujmy się. Dziś, tak jak wspomniałem, bardziej ziołówki te słodkie, likiery ziołowe. Zebrałem to, co jest ogólnie dostępne na naszym rynku, dostępne w dyskontach. Pierwszy produkt, który mam, i tutaj zaznaczę, że ja specjalnie z językiem niemieckim to nie mam zbyt wiele wspólnego, aczkolwiek starałem się, słuchałem wymowy, ale nie wiem, czy nadal powiem, mówię poprawną nazwę, mianowicie Mümmelmann, prawda? Zresztą, kto to nazywa Mümmelmann i tak każdy nazywa to króliczkiem. Tak przy okazji, jeżeli ktoś z Was wie, szukałem, ale nie wiem, jeżeli ktoś z Was wie, co oznacza słowo Mümmelmann, to proszę dać mi znać, gdzieś konotacje do jakiegoś chrupania, co właściwie z tym królikiem miałoby jakiś sens. Od razu też Wam zaznaczę, że ta degustacja, którą teraz zrobię, to tak naprawdę nie będzie degustacja, to będzie tylko przypomnienie sobie pewnych aromatów. Tą właściwą degustację przeprowadziłem spokojnie w domu i trwała, powiem Wam, naprawdę 3 godziny. Była przerywana, przepijana wodą, powtarzana. No bo wiadomo, tak naraz spróbować kilka ziołówek, to się troszkę ten zmysł percepcji męczy i może to nie być wiarygodne. Dlatego starałem się, żeby to było bardzo wiarygodne i dlatego przy pomocy tych próbek, które mam dziś, przypomnę sobie i od razu Wam przekażę moje doświadczenia z tymi próbkami. Od razu zaznaczę, że jest to moja ocena jak najbardziej subiektywna. Mümmelmann. Jeżeli chodzi o kolor, to wszystkie te ziołówki mają ciemny, brązowy kolor. Wiadomo, każda z nich będzie ziołowa, będzie medyczna. Mümmelmanna kupiłem w Aldi za 29,99 za 0,7. Uważam, że to dość dobra cena, no, jak na w ogóle za likier. Kolor ciemny, aromaty. Oczywiście ziołowy, ale jest troszkę płaski. On za chwilę gdzieś tam ucieka. Medyczny, z pewną nutą karmelu. Finish. Jeszcze czuję pewnego rodzaju pikantność. Zresztą pamiętajmy, że te 35% alkoholu robi swoje. Okej. Jest przyjemny, aczkolwiek finish właśnie się urwał.
Kolejny produkt, jaki znalazłem, ten akurat zakupiłem, kochani, w Lidlu i kupiłem go za 39,99, również za 0,7. Moc 35 V, tak samo jak poprzednik. No, o 10 zł droższy. Co ciekawe, no i znowuż będę kaleczył niemiecki, Laufhund, przepraszam, czyli biegnący pies. Słuchajcie, ten biegnący pies jest produkcji polskiej. W Polsce zrobione. No dobrze, oceńmy biegnącego naszego psa. Kolor bardzo podobny, taki sam ciemny. I tutaj jest właśnie coś ciekawego. Mianowicie w biegnącym psie, poza oczywiście bazowymi aromatami ziół, czuć bardzo wyraźne nuty piernika. Nie wiem, czy na to zwróciliście kiedykolwiek uwagę, pijąc właśnie biegnącego psa, ale następnym razem, jak będziecie próbowali, zwróćcie uwagę, taki pierniczek. Wydaje mi się, że jest troszkę mniej słodszy niż poprzednik. Dużo więcej ma goryczy, dużo bardziej dłuższy finisz. Ja go cały czas czuję, się tam dużo lepiej rozchodzi. I lekko pikantny. Tak, jak najbardziej. A piernik zostaje nadal w ustach. No, następne to są dziewiątki, kochani. Dziewiątki produkowane są przez firmę Stumbra. Znamy ją oczywiście, z litewski producent wódek. Stumbra, czyli ta z kłosikiem, między innymi. Jeżeli chodzi o dziewiątki, to są chyba trzy różne warianty, przynajmniej na rynku w polskim. Ten jest najbardziej oczywiście zbliżony do pozostałych. Nazywa się oczywiście Sweet Herbal Liqueur. No dobra. Jeżeli chodzi o kolor, jest troszkę jaśniejszy od poprzedników. Cena jego to 31,79 za pół litra. No. Jak widzicie, idę cenowo po kolei, ale tutaj znalazłem tylko pół litrówkę. Przeliczyłem to sobie szybko na 0,7 i to jest 44 zł. 35% nadal. I te 35% jest właściwie, uprzedzę już, we wszystkich tych naszych ziołóweczkach. Oczywiście charakter bardzo podobny jak poprzednie. Medyczny. Słodycz. Lekka, powiedziałbym, kawa. I co jest ciekawe, dużo takich herbacianych aromatów. Troszkę czuję taką gorzką herbatę. Jest oczywiście słodycz. Finisz. Dość długi. No i w końcu, kochani, Jägermeister. Jägermeister najciemniejszy w kolorze. Można by powiedzieć, że pewnego rodzaju wykładnik, chociaż nie chcę tego mówić, bo nie wiem, czy na przykład dziewiątki nie były produkowane w 1800 którymś roku. Nie znam receptur, ale wiadomo, że Jäger jest najbardziej popularny na naszym rynku. 41,99 za pół litra, tyle przynajmniej kosztuje w Biedronce. Przeliczając, bym powiedział, jakieś około 58 zł za 0,7, moc 35 V. Nazwa Jägermeister oznacza szefa łowczego, czyli szefa myśliwych. On mówi, o, tam idziemy i tam zasuwamy, tam nagonka, a tam w krzaczory, o, i to jest to. Mocno ziołowy, lekko metaliczny, bym powiedział. Medyczny oczywiście. Nie jest rzucająca się taka słodycz na dzień dobry. Ona oczywiście jest dla zbalansowania tej goryczy. No powiedziałbym, że z tych wszystkich jest chyba najmniej słodki, przynajmniej tak mi się wydaje. Finisz jest dość długi. Jeżeli miałbym się zastanowić nad tymi wszystkimi alkoholami, wszystkimi czterema ziołówkami, powiem tak, jeżeli chodzi o króliczka, który uważam, że jest najsłodszy i to nie tylko w szacie graficznej, ale też i w smaku, to na pewno nadaje się zmrożone do picia, jak również we wszelkiego rodzaju bombach. Na zabawy, na imprezy, na domówki, jak najbardziej. Jest cacy. Jeżeli chodzi o pozostałe trzy, są wysokiej jakości wszystkie. Różnią się troszkę aromatami.
Na pewno dodatkowo można je konsumować w formie czystej, w temperaturze pokojowej, po jedzeniu, czyli do tego, do czego zostały stworzone, czyli na ułatwienie trawienia. Jestem pod miłym wrażeniem naszego biegnącego psa. Wydaje mi się, że ma dość dobry stosunek ceny do jakości. Jeżeli znacie jeszcze jakieś zamienniki, które są dostępne na polskim rynku, dajcie znać, a włączę je do naszego kolejnego porównania. Mam nadzieję, że dzisiejsza moja degustacja pomoże Wam w podjęciu decyzji, który z tych produktów chcecie wykorzystać. Tak więc do zobaczenia podczas kolejnego odcinka.